Szanowni Państwo, zmierzamy już do końca. Punkt 14. Oświadczenia i komunikacje. Prowadzę sesję już od godziny 18, tak mam prawo do tego zrobić. Projekt uchwały oczywiście w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 rok, druk numer 7013. W przypadku tego projektu także został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Wniosek ten spełnia wymogi regulaminowe. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał zabrać głos, to proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie. 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem, tym samym wniosek został przyjęty i projekt uchwały. Projekt uchwały jest związany ze wzrostem opłat związanych z wywozem śmieci. Koszt miesięczny wywozu śmieci uległ zwiększeniu z 38 zł do 100, ponad 138, tak? 100 do 138. W związku z tym, że pani Karolina w tym roku nie będzie korzystać z biletów miejskich, finansowanych dosyć środków pieniądzowych związanych z podróżami na Plac Wszystkich Świętych, a jest to związane z tym, że pani Karolina wykupiła jakiś tam bilet, tak? Bilet miesięczny. Nie musi z tego korzystać. To jest pewna odpowiedź tutaj na te wnioski płynące, że pan zdrowy przewodniczącego Sarneckiego. Tu mamy kwotę na podróżach służbowych, którą możemy przeznaczyć na zakup tych usług związanych z wywozem śmieci. Tutaj paragraf pierwszy brzmi: śmieci. W planie finansowym na 2013 rok wprowadza się następującą... Proszę widać na końcu. Wprowadza się następującą zmianę. Kwota 740 zł z paragrafu 4410 podróże służbowe krajowe przenosi się na paragraf 4300 zakup usług pozostałych. Otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radzi. Pan Przewodniczący Sarnecki, a później Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, jest jedno miasto w Polsce, gdzie wzrost usług wywozu śmieci wyniósł 114% i została ten usługodawca ogłoszony karą ponad 300 tysięcy. Proszę Państwa, tutaj wzrost cen nastąpił czterokrotnie, czyli 400%. Ta sprawa należy do prokuratora, a następnie albo do Urzędu Walki z monopolistą. W związku z tym, bo to jest sprawa Rady Dzielnicy, dlatego chciałbym, aby zobowiązać zarząd do podjęcia odpowiednich działań. Jako wniosek formalny, dziękuję. Ponieważ nie może być tak, proszę Państwa, że wzrastają ceny czterokrotnie, a my na to mówimy OK, bo spieszymy się do domu. Nie może tak się przeprowadzić. Dlatego proszę bardzo o przegłosowanie wniosku, aby zarząd wyjaśnił tą sprawę, dlaczego nastąpił tak diametralny wzrost. Ja akurat na własną rękę próbowałem się tym zainteresować. Podam Państwu tylko jedną cyfrę, że cały Urząd Miasta został podniesiona cyfra z 7 tysięcy złotych miesięcznie na 27 tysięcy. I pytam się w Urzędzie Miasta, czy coś z tym robią. Nie, ponieważ jest to zgodne z deklaracjami śmieciowymi. No proszę Państwa, takie podejście do publicznych pieniędzy, czyli żeby rzucano pieniądze w błoto. Albo inaczej na śmietnik. To jest tak, że uchwały ustawy śmieciową nie podjęła Rada Dzielnicy ani Zarząd Dzielnicy. To jest pretensje niekierowane
właściwy adres. Pan przewodniczący stan. Dziękuję bardzo. No, ja oburzenie podzielam. Ale mi się wydaje, że właśnie pan radny Sarnecki był pod wrażeniem tego, co pan powiedział, że to jest opłata za węgiel śmieci, a to nie jest za węgiel śmieci. To jest normalny podatek, ustawowy, narzucony, w związku z czym są deklaracje, z deklaracji wynika kwota. I tutaj, owszem, radni nasi mogli zadziałać inaczej, ale zadziałali tak, wynik jest taki. No nigdzie takiego dobrych nie ma. Ja się zgadzam z tym i też popieram pana radnego. Stanowczo za dużo. Są gminy, gdzie mieszkańcy za to nie nie płacą. Pan Wieniański. Państwo, chciałbym złożyć wniosek, żeby ta gmina mogła znowu usiąść vis-a-vis mnie, a nie za moimi plecami. To jest trudne. Na następnej sesji, ponieważ... Ale to nie, nie, to nie w tym punkcie, bo... Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Tym samym rada nie przyjęła uchwały.